Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku w moim kanale. W dzisiejszym odcinku wapnujemy pola. Wapnujemy pola. Nie wiem, czy 3, czy 2. Ale na początek jest wapno, potem lecę strzałem rzepaku na tym polu. A pod górą nie wiem, czy będę się jęczmień dzisiaj, czy zdążę, czy wyrobię się. Nie wiem. No i plan jest taki. Dobra, ma, nie wiem. Zobaczymy, czas pokaże. A, bo to jest piach, więc tylko do szóstki będę złapnąć. A tam dalej już jest chyba lepsza ziemia. No tutaj jest fajne pole jeszcze do kupienia, ale nie jesteśmy na nim. Pewnie w kolejnym sezonie je kupię. Tutaj obok, zaraz w SK2, żeby tutaj już mieć jeden kawałek zrobiony. No trzeba się rozwijać po prostu, tak. Mega sprzętów jeszcze nie mam, także John Deere'a mam, krowy mam, właśnie w te krowy trzeba iść, a zaraz wam pokażę, jak idzie sprawa z krowami, w sensie jak idzie, jak stoi sprawa z krowami, może bardziej tak by zabrzmiało to ładnie, kurde. Mam 4 krowy? 4 krowy. A chciałbym do końca serii całą górę zapełnić, ale nie wiem, czy mi się uda. Nie wiem, czy aż tyle sezonu będę robił. Dobra, S. Krówki mam 4. Nie wiem, czy z tych kurów nie zrezygnuję przypadkiem. Jadę na trawie, ponieważ jutro będzie krowa rodzić. Więc fajnie. Więc jutro będzie 5 krów już. Na jesienny odcinek, czyli kolejny. Bo kolejny odcinek będzie z... Znaczy nie wiem, czy ze zbioru kukurydzy już, czy z siewów na 2, ale siewów na 2 nie będę robił raczej. Muszę zobaczyć, jak tam pH leży, czy tak leży. Ile tu jest? 6,50? I o, tu tam nie trzeba jeszcze wapnować. Tu pod górą jeszcze będę wapnął ci. Bo tam już wymaga wapna, trochę trawy już tam było. Moje krowy jadą na trawie z tego względu, że muszę zużyć te 270 ton, co mam w tym stogu. Ale wiadomo, żeby to zużyć, to trochę zajdzie czasu. Dobra, przejadę się tym przejazdem, bo tak trochę wyszło. Dziwnie. Czy dziwnie, ale to tak miało być. O, tu jest na 8 aż w jednym roku zrobione wapno. Nie wiem jak, ale... Ale jest. Tutaj te próbki do innego też trzeba będzie zbadać za jakieś 2 lata jeszcze. No o, dobra. Na jednym poprzeczniaku zawracam, bo po co więcej. Oszczędność przejazdów. Wiadomo, że największą robotę się po długości robi. No, w tym roku małe pole rzepaku, ale trudno. Musi być taki rok też, że nie może być dużo rzepaku. Będzie dużo jęczmienia. Znaczy jęczmienia nie będzie dużo, ale będzie dużo pszenicy. A te dwa pola po kukurydzy będą pszenicą. Nie wiem, czy zimową, czy wiosenną. Jak się uda, to zimową. Muszę zobaczyć kalendarz, do kiedy można się pszenicę. Do pierwszego, drugiego dnia zimy. Więc
Niech będzie zimowa. Chyba to gdzieś... Kiedy się zaczynają kukurydze zbierać? Kukurydza, niby pierwszy, drugi dnia jesieni można kosić już, ale to chyba się nie uda. Szczerze mówiąc, nawet nie wiem, jak to tam stoi. Kiedy ja ją siałem, bo ja ją siałem w połowie chyba. Trzeciego chyba. Trzeciego albo czwartego dnia wiosny. Więc nie wiem. No, fendem jest, że sobie z wapnianką, no bo nie chciałem tutaj sztajera męczyć. Niech sobie chłopak odpocznie. O właśnie, może sztajera nie będę zmieniać, tylko... Właśnie fajnie by tego dużego sztajera było kupić, tego 300 konnego. Żeby więcej roboty pociągnął. Nie wiadomo, do tej dużej wapnarki poza Google. Czy też do siewnika na przykład. W razie czego jakby chętnie mu. No, tak sobie biedny, nie? Dwa ciągniki duże i kombę. Tak trochę biedny. No i dobra, pole załapowane. 7 minut roboty. No dobra, 6. Bo było 5 minut, jak zaczynałem. 6 minut roboty, pole zrobione. Ja to wychodzi. O, tu mam 272 tony trawy. My trawę stąd jedzą. Ale na zimę im zawsze brakuje, zawsze tam dorzucam te 10 ton. Zawsze co roku 10 ton schodzi trawy. Miałem chyba 290 na początku. Więc jakieś przez te 2 lata, co mam, to weszło te 20 ton. Więc myślę, że w miarę spoko. W sumie wody nie dolewałem, mogę dawać wody. Siano ma mało, bo mam tylko 7 kostek. A to jest malutko. Ale siano nie użyłem, więc... TMR mam nie wziął, ale siano ma. Take me cool. I na wrota. I o to chodzi. Co, wychodzisz? To dobrze. Albo nie, sobie pojadę za drugą stronę góry i to złapmy z drugiej strony. Myślę, że będzie mi lepsze. Tutaj miałem to poprawić, dobra. Ja jednak tego nie będę poprawiał. Niech tak zostanie. Kiedyś w przyszłości, jak nie zapomnę poprawić. Pewnie i tak zapomnę. Więc... Trudno. Jedziemy jeszcze jeden przejazd od góry i będzie zrobiony.
Polityka, wszędzie się wnuki. Oczywiście jest ten wapniarkę do końca i koniec będzie. Wapna na liść. Skoczy na siewnik i będę siał. Tam to pole zasieje rzepakiem, a tutaj już ten już sobie później. Ty niech mi sobie posieje, a tam na tamte raz, dwa, trzy pola tu zostaną. Czyli najwyżej po kukurydzy zasieje. A to jeszcze zrobi zbiór kukurydzy, orkę i wtedy mocarne siewy. Takie wielkie siewy zrobiłem na pasiewniki. I postaram się obleczyć te duże pola. Żeby te dwa duże pola jestem w stanie obleczyć. Nie żeby coś. Tu był rzepak, był rzepak. Więc czas na jęczmień tutaj. Robotka i... Przy okazji godzinki też. To tak szczerze mówiąc, tak nie ten. Nie za dużo tego złapałem. To też się waży. Te kliny dwa w sumie. Co, drzwi? Nie, okno. Okno jest zamknięte. Słyszysz? No słyszę, słyszę. Albo przelecę jeszcze raz tą wapniarką, bo wapnowanie to jest rzadka rzecz u mnie na kanale w ostatnim czasie. A siewów jest na okrągło, ale to dopiero 13 minut, więc mogę sobie zrobić taki 40 minutowy na was odcinek. Więc jak zrobię sobie tam powiedzmy te 20 czy tam 25 minut wapnowania i na przykład te 20 siewów, to będzie spoko. A zwłaszcza, że Felsbrun staram się wrzucać raz na 2 tygodnie, to tak mniej więcej wychodzi od ostatniego odcinka. Bo ostatni odcinek był... O, Szoko wrzucił film 10 minut temu. Dobra, jaźń to wapnęła się raz, dwa. Bo czas goni nas. Dorzucić, dorzucić. Bo czemu nie miałem dorzucić w zasadzie? Co ja chciałem sprawdzić? A kiedy był ostatni Felsbrun? On w sobotę wlatuje. Czyli będę musiał sobie dodać 2, 3 plus 3 dni. W sensie od tego dnia, co nagrywam, tak? Czekaj tutaj. Felsbrun 6 dni temu. No, akurat tym... teraz się udało, że półtorej tygodnia czekaliście na nowy odcinek. Akurat się udało. To trochę troszeczkę szybciej. Kolejny odcinek pewnie... Pewnie za kolejne 10 dni, tak mi się wydaje. A w kolejnym odcinku będziemy walczyć z...
kukurydzem chyba już. Chyba z kukurydzem już będziemy walczyć. Tak mi się wydaje, że już z kukurydzem będziemy walczyć. Bo nic innego na razie nie widzę. No siew dzisiaj będzie rzepaku. No i to jedno pole tutaj, to co teraz wapnuję, no to sobie po odcinku najwyżej zasieję. Bo nie wiem, czy tu zdążę dojechać siewnikiem na to pole, ale myślę, że powinienem zdążyć. Coś po wrześniach zrobić. Więc wiadomo. Zatnę trochę spierdziela, więc jeszcze chyba ze dwie siewki na to pole pójdzie jak nic. Więc nie ma to tamto. Jedenaście, trzy godziny. Tak naprawdę Fendt ma tyle godzin, co John Deere. Bo John Deere ma 9-8, nie? No, dobra, zakręgimy do tych 10. Niech będzie, zakręgimy do 10 godzin. To ten ma, ten ma tylko półtorej godziny więcej. A myślę, że te półtorej godziny John Deere'em... Chociaż nie, w tym roku będę Fendem orał, bo ostatnio orałem John Deere'em, to w tym roku będę Fendem orał. Po kukurydze będę Fendem orał. Bo ostatnio orałem John Deere'em tutaj, jak pamiętacie łąkę, orałem John Deere'em, no to żeby nie było, że wszystko John Deere'em robię. To teraz będzie Fendt trochę używany, no bo Fendt był używany. Potem nagle, chyba z 5 odcinków później. Tak, 5 odcinków później od razu się John Deere pojawił. No tak, bo w 54 kupiłem Fenda, a w 59 już się pojawił John Deere. Nie, jeszcze jedna siewka wyjdzie. Dobra, jest zaplanowane. Tej końcówki nie będę wapnował. No bo wiadomo, nie? Musi być jakiś kawałek na miniaturka. Kawałek na miniaturkę niezwapnowanego musi zostać. A to akurat ten klin taki. O, a co to jest za szerokość? A, bo to jest od tego starego. W sensie od siewnika do kukurydzy się została szerokość. Ostatnio siałem kukurydzę tym John Deere'em. No, nic innego nie było nim robione w polu. Więc... szerokość też się nie zmieniła. Jakby nie było. Jakby nie było, to mogę kukurydzę zasiać też tym siewnikiem, co mam tutaj teraz podczepione, ale to ja tego nie będę robił. No bo bez sensu by było kupienie tego Great Planta, tego dużego siewnika. By było w ogóle bezsensowne kupić ten duży siewnik, a używać tego do kukurydzy. No, ma multifruit, ale ja nie chcę tego używać. No chyba, że jakąś to pole zasiać. Albo trzcinę. Ale raczej tutaj nie będę chciał w to inwestować. Tak mi się wydaje. Jeszcze na pewno chciałbym pelet zainwestować. W tej serii. Żeby pójść sobie trochę w pelet. Nie dla kasy, bo kasa mi nie jest potrzebna w tej serii. Bo kasa tu na okrągło spływa, więc... wspaniały słonecznik, więc to pan... tak wiecie, tak hobbystycznie, ale zawsze tam troszeczkę kasy się przyda. Taką maszynę na pelet. Taki pelet. Nie wiem, czy paczki chować, czy nie. No i dobra, lecimy z tym 7, bo raz dwa to pójdzie. Z 20.10 zaczęliśmy 19.50.
No dobra, 51, zaczęliśmy jest 20:11, więc akurat mamy 20 minut odcinka. Nie włażę tam w tym sensie tam, że się dobrze czuję. Wiem, że jak wejdę po odcinku, to będzie się pruł, ale wyrąbane. Są rzeczy ważne i ważniejsze niż kanał. W sensie wejście na kanał na Discorda. Jeszcze tam kawałek tej gęsi nie zasieje, wiadomo. Ale nie wiem ile. Chyba równo z tą górą się tam przetnę. Tam gdzie piesa od góry sobie równiutko ustawię, te kliniki posieję i jakoś robotka pójdzie. Widzę, że ta kukurydza, ten rzepak tutaj raz dwa będzie zasiany. No jeszcze. Myślę, że 5 minut i pole będzie machnięte. Złapnę też tutaj szybko poszło, no co prawda 18 metrów tam było i 27 na godzinę, to wiadomo. No ale tutaj jedziemy 25 i 15 metrów. Więc lekko wężej jest. I 2 na godzinę mniej. Więc myślę, że jeśli tamto zdążyłem, jeśli to pole zdążyłem złapnąć w 6 minut, no to myślę, że powinienem zacząć to w jakieś 8-9 minut. Zresztą widać, jak te pole ubywa, raz, dwa. Dopiero co wjeżdżałem na pole, już tyle zasiałem. Najgorzej zawsze tutaj, znaczy to nie chodzi tylko o to pole. Tylko ogólnie, zawsze jak zaczynam siać, to najgorzej jest zawsze poprzeczniaki zrobić. A potem jak już się zrobi te dwa poprzeczniaki siewnikiem, to wtedy już latasz po długości, raz, dwa idzie. Tak jak widać na załączonym obrazku. Najgorzej będzie... Więc do końca serii 19 co mam? To na pewno będę miał 2000 godzin farmingu, bo mam na razie 1870. Kurde, żyda to sobie. Tak będę z pola wyjeżdżał, to bym tego zagarnę. Kurde, nigdy nie... W zasadzie jakbym miał od początku farminga na Steamie, to myślę, że... Od początku... Tak, od początku. No myślę, że dobre z 3000 bym miał. 3000 godzin na pewno bym miał w tej grze już. Bo ja dużo grałem na płycie, nie ukrywam, że nie, bo dużo grałem też na płycie. A teraz na Steamie prawie 2000 godzin. Bywały takie dni. Miałem tyle serii, że grało się nawet po 10 godzin dziennie. A teraz to wychodzi, że tak na 2 tygodnie to tam po 5 godzin gram. Wiadomo, że ja więcej gram w Ośnik niż w Hellsbruna. To jest widać. Bo widać, że na przykład odcinki z Ośnic mogą wyjść 2. Wyjdą dwa odcinki z Włośnic, a z Hellsbruna jeden, no to jest różnica. Tylko, że wiecie, że Włośnice to też jest inaczej nagrywać, bo Włośnice to mogę sobie praktycznie codziennie nagrywać, jak mam pełną chatę. Bo to tam jest, wiecie, timelapse to tam, bo tutaj tak jest tam wyciszone wszystko, to nie ma nic słychać. A takie głosowe zawsze się ciężej nagrywa, bo wiadomo, trzeba gadać. A żeby gadać, to trzeba mieć... cicho w pokoju. A zawsze jak brat przyjdzie, to już mówiłem nie raz. Wtedy telewizor jest odpalany i wtedy kurczę, no nie idą.
Zaczynałem chyba 29 w pole, coś takiego. Mogło być, bo zanim wtedy było pierwszynaki zrobiłem, to mnie tam oglądać. Czyli 12.29, no akurat te 8 minut. Akurat te 8 minut, co mówiłem. No bo tam na tym zakręcie byłem koło tej brzuszki i 20.11, jak mówiłem. A jest 20.17 prawie. No więc 8,5 minuty coś takiego zeszło z tym polem. Dobra, składamy się raz. Dosypać trzeba. O, jeszcze zapomniałem tym, na tym cyndzie. Dobra, niech tu na razie stoi. Wiadomo, że ja go po odcinku zaraz przestawię szybciutko. Dosypię te parę kilo rzepaku, co straciłem. Ale ja tu głównie po nawóz przyjechałem. Musiałem wziąć ten siewnik, no bo oryginalny ci nie da siać. Znaczy, wróć, da się siać, ale tam jest 2 tony nawozu są. Nie, czy dwie... nie, to jest? 5 ton chyba nasion, a 2 na nawozu, coś takiego. To jest w ogóle nieporozumienie. W takim wielkim siewniku tylko 2 tony nawozu weszły. Dlatego używam tego z modów, a w tym z modów chodzi prawie 7 ton prawie nawozu. A na 14 tak prawie, więc... Więc tym już hektarów idzie machnąć. No widać, że silnikiem ma ciężej pod tą górę. Ale można było się tego spodziewać. O kurczę, trochę za bardzo ściąłem tym wachnąć, ale... No się da. Na pewno na tym odcinku te kliny się tutaj wysieje. Żeby było 40 minut, to musiało 20.30 skończyć, czyli mamy jeszcze 12 minut, więc akurat te kliny będą obsiane ładnie. Kosnęło to? Kosnęło. Więc te kliny będą ładnie tutaj obsiane. A chodziło mi o ten kawałek pola, żeby tutaj od tego miejsca GPS ustawić. Do lewy, o tak, bo tu jest jakieś poszarpane, nie wiem do czego to jest jak poszarpane. Teraz trzeba to sprytnie rozegrać tutaj w tym miejscu. Żeby tej górki nie siać. Dobra, co się zobaczy tu. Ten jest 1:05 roboty. No i dobra, jedziemy tędy. 11 na godzinę. A to jest tutaj największa góra w tym miejscu. Więc no spokojnie, to tam nie ma obawy. Dobra, tutaj do góry. Dobra, trudno, tak to w tym roku obsieje. O, i tak musi zostać. Bo zapomniałem ten narożnik tutaj zrobić, a dopiero mi się przypomniało o tym. W zasadzie teraz na odcinku, jak to zobaczyłem, że to jest zrobione, jak to wapnowałem, więc nie będę ukrywał, że... No. A wiedziałem, jak powiększałem pole, żeby to zrobić, a jednak... Jakoś tak wyszło, że zrobiłem tą miniaturkę wtedy,
I od razu z 19 wyszedłem. Od razu z farminga wtedy wyszedłem, jak to zrobiłem. Zacząłem rzucać odcinek, mimo że zawsze robię, jak nagram, to od razu wrzucam go. I wtedy mam spokój przynajmniej. Nie muszę później się martwić, że a o, na jutro nie mam odcinka wrzuconego, czy coś takiego. Na przykład dzisiaj środak to nagrywam, a ten film jest w sobotę, więc mam na 3 dni do przodu wrzucone filmy i to ja lubię. No na przykład... Jakby się coś stało w czwartek. Coś takiego niepożądanego, że na przykład nie mógłbym nagrać odcinka. No to wiadomo, że... Nieraz to po prostu... Są! Nie są, tylko są. Nieraz są po prostu takie dni, że nie chce się po prostu nagrywać. Nie. Więc zawsze wolę, jak mam wolny czas, wolę sobie go wykorzystać na nagranie odcinka i mieć wrzucony go na 3 dni do przodu. Na 3 dni do przodu wolę mieć zawsze wrzucony. Kurczę, w maju będzie już 2 lata tej serii. No powiem wam, że po 2 latach grania to tak tutaj nie ma widać rozwoju. A czy rozwój jest widać, ale... Źle to powiedziałem. Po prostu. Ale to zdecydowanie za długo trwa. Wiadomo, najgorzej jest to pogodzić wszystko. Mógłbym iść starym systemem, tak jak kiedyś to robiłem. Że każdego dnia inna seria. W zasadzie tak jest, ale w sensie chodziło o to, żeby zrobić, że każdego dnia na przykład... Dobra, nieważne. Nie będę się tłumaczył, bo... No akurat do równego tego zaplanowanego, co mam, akurat dosieję i będzie na miniaturkę i będzie akurat 20:30. Więc myślę, że wymierzyłem to idealnie. W zasadzie mógłbym to zawapnować szybko i dosiać to, żeby na odcinku skończyć, ale wtedy bym musiał zaczynać obok pole. No na tym klinie pewnie musiał zaczynać się na obok pole, żeby zrobić miniaturkę sobie. A to tak, to tak nie chce mi się tak. Więc wolę lekko krótsze zrobić te 2 minuty odcinek i posiedzieć sobie to na przykład 5 minut po odcinku, żeby to dokończyć, tak? Najmniej takie jest moje zdanie, że lepiej tak zrobić niż zaczynać nowe pole. Wtedy jakbym zaczął to nowe pole tam siać obok, ale już wtedy bym musiał to dokończyć między jednym a drugim odcinkiem. To już by trzeba było to dokończyć. Bo przecież nie da się je sobie klina na przykład, nie? Tego klina jakbym sobie zasiał i bym przewinął sobie czas do tej trzeciej do dnia jesieni chyba. Bo kukurydza chyba wtedy będzie. I bym zaczął kukurydzę jakoś w kolejnym odcinku, to tak powiem wam, że to tak dziwnie by było koszone pole tamto. Ten klin by był szybciej koszony i... O. A reszta by nie była koszona i to tak powiem, ale to tak by dziwnie było. 3... Nie wiem ile tam jeszcze, 4 przejazdy chyba mam. Nawet nie wiem gdzie to jest wapełane dotąd. Bo nie widzę tego. A tu jest, dobra, no to 3 przejazdy i tam 4 będzie ten, dobra. Nawet 2 przejazdy. Bo jakbym zrobił 3, to bym był równo
Dobra. Będę do końca po prostu z powrotem będę kończył. I będzie te 40 minut nie będzie, ale będzie te 30 parę. Jeszcze 5 minut mi brakuje, więc akurat. Akurat jak to ogarnę, to będzie 1870 godzin. Bo teraz mi brakuje dosłownie do tej liczby 5 minut gry. Więc akurat to wtedy sobie dokończę na spokojnie i wybije ta liczba. Może do końca roku, może. Myślę, że do końca roku może, może. Może się uda choćby na skończyć. Nie wiem, bo mam jeszcze trochę innych serii do kończenia. Na przykład Mazowiecką. Mazowiecka to jeszcze trochę zajdzie. Włośnice też jeszcze trochę zajdzie. Bo tam trochę kul jeszcze zostało do kupienia. Tam mam chyba 300 kredytów jeszcze do spasenia. Tysięcy. No więc powiem wam. Dobra. Powiem wam tak, dziękuję za oglądanie tego odcinka, komentujcie, subskrybujcie, wstawiajcie mój kanał, podajcie mi kolejne filmy, trzymajcie się ciepło, cześć! Dobra. Na razie. 37 minut, więc na razie. Cześć.